Witam wszystkich w kolejnym odcinku Głos Ludu Cyber z Przedrostkiem Cyber, czyli czytanie komentarzy ludzi, widzów, danych person z portali sieci Plotek oraz z YouTube, z uniwersum YouTube'a i z podróżnych kanałów i filmików. Dzisiaj przeczytamy reakcje bądź też uwagi widzów, komentatorów, uczestników, ludzi spod filmiku Rok Obraża, czyli Lekko Nie Będzie Od Środka. A tak, jeśli nie wiecie jeszcze, to Rok był zaproszony do Lekko Nie Będzie i teraz jest w tym filmiku, który ja będę czytał komentarze, spod którego komentarze będę czytał. No to Rok pokazuje od środka, od kuchni, jak to się kręci w Lekko Nie Będzie. A prowadzącym jest oczywiście Tomasz Działowy, czyli znany youtuber Gimper. Także teraz przechodzimy do sedna, przeczytamy reakcje ludzi, jak ludzie emocjonalnie zareagowali, czy to były pozytywne reakcje, czy to były negatywne reakcje. Nie wiem, trzeba przeczytać, docenić to, że ktoś pisze jakiś komentarz. Szapoba i szacunek ludziom, którym chce się pisać długie komentarze, ale takie mądre z sensem, szacunek dla takich ludzi. Zaczynamy. Na początek, to będzie najlepszy odcinek Lekko Nie Będzie. Gość Lekko Nie Będzie, na którego najbardziej czekałem. Hype zrobiony będzie oglądany. Różnica między tymi dwoma youtuberami jest taka, że Rok jest kulturalny nawet kiedy obraża. Rok w końcu wjechał na salony. Będzie to najlepszy odcinek Lekko Nie Będzie. Jadę sobie do Warszawy, a tu film od Roka. Borys, jaki uwodzicielski głos i wzrok, cześć kochanie. Łysiej nie będzie, pisze Jakusza. Grzyms, Rok, nie znamy się zbytnio z Tomkiem Gimpson. Dis na Roka fit Cookie M. Oj, co tu się będzie działo w komentarzach? Piękno umalowanego Roka zapiera dech w piersiach. Wygląda to bardzo profesjonalnie. YouTuberzy się kończą, ja bym się obraził. Ten odcinek musi być genialny. Lekko Nie Będzie jeszcze nie wyemitowany, a już wiemy, co będzie. No w końcu to backstage, taki od środka, kurczę, Rok w końcu pokazał co i jak, skoro go zaprosili. O, Tomasz Kamel w następnym Lekko Nie Będzie. Tutaj widzimy okaz znanego youtubera, który obrażał kiedyś youtuberów, a teraz tego nie robi. Pasuje do was obu. Po stokroć lepiej jak wejdzie live, za dużo trochę tej reżyserki. Ona losuje. Wielki test o wiedzy o grach. No, takie tam. Pewnie chodzi o tą maszynę losującą. Zajebiście, w końcu dobry content i to z Rokiem. Teraz 15 minut surówki robią dwugodzinny odcinek. O, Rokens założył swój unikalny trzeci zestaw ubrań. Wreszcie Rok zmieścił się w drzwi od studia. Maszyna losująca jest ustawiona. Dalej. Lom z jasnego nieba pisze. Pani makijażystka sprawia, że ludzie stają się biali i młodzi, na przykład Roka i Bedosa. O, tutaj jakiś długi komentarz, to przeczytamy. Pisze Jasiek Majhofer. Świetny technicznie vlog. Ciekawy i mądrze zrealizowany. Wiadomo, dlaczego jesteś najlepszym youtuberem na polskim rynku. Pełen profesjonalizm i oddanie temu, co robisz. Przykładasz się do każdego materiału i za to jako widz jestem wdzięczny, uwielbiam cię oglądać od lat i oby tak dalej. Pozdrawiam, pozdrowienia dla Tomka, całej rodzinki, oczywiście dla ciebie. No, a ja dodam od siebie, że ja osobiście lubię czytać komentarze i nagrywać jakieś gadanki, czytanki bardziej takie, bardziej czytanki na YouTube, bo to mi pomaga rozwinąć mój problem. No nie wiem, czy wiecie, ale trochę się jąkam, jak jestem przy
po publiczności, dlatego lubię czytać, gadać, czytać do mikrofonu i dlatego mówię, nie ma tak, że jest wszystko idealnie. Każdy jest inny, każdy ma inne swoje problemy, niuanse. Jeden się przejmuje bardziej tym, drugi tamtym. Liczy się to, żeby się nie przejmować, moim zdaniem. I tutaj pełen profesjonalizm dla obu panów. Szacunek, szapoba i naprawdę szacuneczek. Bardzo ładnie to wypadło. Pozdrowienia dla Tomka, dla Roka. A jeszcze kilka przeczytamy komentarzy od Dawida XX Pompa. Rok jak Komorowski stał już, chciał wychodzić, ha ha ha. Bardzo podoba mi się montaż, propsy. Niech w końcu zaprosi Tivolta albo Ptaszniki Zająca. Ustawione. No to co, no reżyserka, no pełen profesjonalizm, jak sami chcieliście. Z tą brodą i okularami wyglądasz tak jak profesor Dumbledore. Ja pierdzielę, genialne! Pan Tomasz bardzo profesjonalny, a na pana, panie Remigiuszu długo czekałem w tym programie. Rok i Gimper wyglądają jak mój ojciec i mój przyrodni brat. Człowiek sukcesu, szacun. Wróć do Rokobraża, proszę. Najbardziej nieprzewidywalne internetowe show. Wszystko ustawione, ale i tak dalej będę oglądać. Lekko nie będzie. I tym oto komentarzem zakończyłem dzisiejszy odcinek Głos Ludu Cyber, odcinek 7. Cześć i cześć, z tej strony był Malczum. Nie zapomnijcie dać mi suba, jeśli wam się spodobało, to bardzo motywuje, oraz napiszcie komentarzyk i dajcie łapkę w górę. Tylko pamiętajcie, tą po lewo łapkę w górę, nie łapkę w dół, bo tylko łapkę w dół dają ci, co mają guzik na stole. Dobra, cześć i czołem, z tej strony Kluski z Rosołem.